Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBKI, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Arkanii. Nareszcie wchodzimy do drzewa, tutaj w tuszu. Tutaj? Obcy, w domu pana. Przepraszam, nie znudzi mi się ten tekst. O, musiałem się troszkę odpocząć od Arkanii, muszę wam przyznać, jakby... O, tak, super OBS, dziękuję, że mi właśnie coś ściąłeś. Prawdopodobnie na nagraniu. Mamy tutaj teleport aktywny. Mam tutaj tę kobietę, która stoi na czele i ona jest chyba magiem wody, z tego co widzę. Niemniej musiałem sobie zrobić krótką przerwę, tak więc jeśli będę bardzo ssał, to przepraszam w walce, ale po prostu zmęczyło mnie to tuszu okropnie. Gilana, przepraszam, strażniczka korzeni. Jak Gilana, tak? Czyli... Nie, dobrze, nie, koniec głupich żartów. Po prostu z nią pogadajmy. Kolejny nowicjusz! W jakiej sprawie przybywasz? Czy oni wszyscy krzyczeli do tego mikrofonu, jak oni nagrywali te dźwięki? Bo naprawdę tak to brzmi. Potrzebuję informacji o dwóch magach, którzy w archiwum zamku Srebrowód chcieli się czegoś dowiedzieć o pradawnej świątyni. Takimi sprawami zajmuje się wielki mistrz Merdarion. W takim razie chciałbym pomówić z wielkim mistrzem. Wielki mistrz wody jest zajęty. Bez mojej zgody nikt nie może mu przeszkadzać. No to chciałbym otrzymać twoją zgodę na rozmowę z wielkim mistrzem. Ha! Nie ty jedyny. Na początek pokaż, że jesteś przydatny. Wybierz się do piwnicy. Tutaj, tuż przy wejściu. Tam, gdzie korzenie wychodzą z ziemi. Niech Vultus obieca, że przestanie rzucać czary bitewne wewnątrz drzewa. Wtedy zobaczymy. Powiedz mu, że jeśli usłyszę jeszcze jeden wybuch, wyląduję w bagnie. I wtedy pozwolisz mi zobaczyć się z Merdarionem? Możliwe. Możliwe, czyli to znaczy, że nie. Zobacz, co mi się bardzo podoba tutaj u niej. W sensie w tej nowej szacie maga wody. Zobaczcie te łuski. Tak, jest. Znaczy, mnie się to mega podoba, bo to jest właśnie takie skojarzenie właśnie z wodą, tak? Z rybami i tak dalej. Ewentualnie ze smokami. Ale mega mi się podoba ten nowy wzór. Zobaczcie tej fale na tym. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o szatę, bardzo mi się podoba. I to jest design, który bardzo chciałbym zobaczyć w rzeczywistości. Szczerze, jakbym miał coś takiego, założyłbym. Może nie jako szlafrok, ale bo nie noszę szlafroków, ale ogółem taką szatę bym założył, tylko może tutaj bym na coś zmienił to centrum tutaj, ale i tak, ona jest naprawdę bardzo fajna, mnie się bardzo podoba pod kątem po prostu czysto wizualnym. Może czy Vultus sprawia kłopoty? Czy Vultus sprawia kłopoty? Jego eksperymenty stanowią zagrożenie! To niesłychane, że Rada toleruje go w świętym drzewie. Skoro Vultus jest tak niebezpieczny, to dlaczego ciągle tu przebywa? Podobno jest geniuszem. Według mnie, raczej szaleńcem. Szaleńcem? To znaczy? Zajmuje się nową magią. Gdyby taka istniała, bogowie pewnie zesłaliby ją naszym przodkom. Sądzisz okay, to jest więc, ciekawe. Że Vultus obraża bogów? To, co robi Vultus, jest z natury złe. Jeśli Rada go nie powstrzyma, ja to zrobię. Jestem ciekaw, jaką magią on się para. Czy żeby tutaj była jakaś nowa magia, to by było bardzo ciekawe. Jakby przez to powstał, wiecie, kolejny odłam magów, tak? Zamiast magów ognia, wody i nekromantów, tak? Bo tak w sumie był Xardas nazwany. Gdyby był jeszcze jakiś odłam, to by było bardzo ciekawe. W sensie jestem ciekaw tylko jaki. No co, ziemi? No nie, no nie pasuje, bo ziemia i tak była częściowo ożywiałem ognia. Tak samo wiatr był częściowo ożywiałem ziemi, chyba że... Przepraszam, wody, więc... Zobaczymy. Rada? Ona tu rządzi? Można tak powiedzieć. Trzech wielkich mistrzów bractwa uosabia ogień, wodę i ciemność. Ciemność? Kto jest wielkim mistrzem ciemności? Wielki mistrz Ningal. To małomówny człowiek. Wiem jedynie, że w jego obecności należy zachować ostrożność. A co zabija tych, którzy mu się nie podobają? I tak już ci za wiele powiedziałam. Mam pytanie, w sensie tutaj pytanie do osób, które przeszły Gotika, Trójkę, w ścieżce Innosa. Czy tam Ningal przeżywa? Bo Ningal kojarzy mi się chyba, że to nie jest asasyn, znaczy asasyn, ten mistrz asasynów, ten mag asasyński, tak? Jak oni się tam nazywali. Czy to nie był przypadkiem gość, który był w jednym z miast na pustyni? W sensie w Warancie, na Warancie? Wydaje mi się, że tak, że Ningal to był jeden z nich, tylko... Nie wiem, co on przeżył. Jakby... Ciężce inno... Dobrze, no okej, jakby w porządku, ale...
Chyba, że to nie on. Okej, na razie, może ja się pomyliłem, tak? Może on się jakoś inaczej nazywał. Ale jestem niemal pewien, że Ningal to był jeden z tych mistrzów asasyńskich. Wygląda jakby trochę łysiała, jeśli mam być szczery. A, czekajcie, tutaj. Zapomniałem o tym, że ja nie mam myszki tam. Zobaczcie, że jej głowa wygląda jakby troszkę łysiała, jak sobie to powiększycie na full screena, tak? Że po prostu jej włosy są bardzo rzadkie. A z drugiej strony podoba mi się to, bo są takie wąskie pasemka, wybaczcie, ja muszę się patrzeć na drugi ekran, ze względu na to, że pamiętajcie, że moja myszka jest w zupełnie innym miejscu, tak? Dobrze, powiedz mi coś więcej o Wielkim Mistrzu Ognia. Powiedz mi coś więcej o Wielkim Mistrzu Ognia. Wielki Mistrz Milten to wyjątkowo uzdolniony mag ognia. Niektórzy twierdzą, że najpotężniejszy na świecie. Jest całkowicie oddany wiedzy. To on wpadł na pomysł, żeby święte drzewo stało otworem przed wszystkimi magami. Bez względu na drogę, jaką podążają. Wielu mu nie ufa, gdyż niegdyś przyjaźnił się z królem Myrtany. Ale wielki mistrz nie da się sprowadzić na złą drogę. Ciekawi mnie to, dlaczego wielkim mistrzem jest Merdarion, a nie jest nim już Saturas, bo Saturas zawsze był tym wielkim mistrzem, chyba że Saturasowi się zmarło w międzyczasie. Ale w takim razie, jakby dlaczego, zastanawia mnie to, dlaczego akurat Merdarion? Co wiesz o wielkim mistrzu wody? Wielki mistrz Merdarion niewiele mówi o swej przeszłości. Krążą pogłoski, że dawno temu wraz z wielkim mistrzem Ningalem uciekł z Morasul. Jakby istniało coś, czego może się obawiać dwóch potężnych magów. Wielki mistrz Merdarion jest żywo zainteresowany starymi ruinami Farganii i przewodzi licznym wyprawom badawczym. Okej, czyli mamy już wiadomość, że Ningal był w Morasul. Tylko gdzie było Morasul? Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć teraz dokładnie, ale... Zobaczcie, coś mi padło do oka. Ale to jest bardzo interesujące. Może jak widzicie, mamy tutaj dwa wyjścia, tak? Jedno jest tutaj, gdzie możemy sobie normalnie wejść, no i jest jeszcze piwnica, nie dokarmiać Gilliana. I tutaj też idziemy, tak? Czyli idziemy do korzeni. Zobaczcie, bo ona jest rzeczywiście strażniczką korzeni, tak? Schodzimy tymi korzeniami w dół. A wszelki wypadek sobie wyciągnę jednak tę kuszę, tak? To wie, co tutaj się czai. Tam widzę, że jest jakiś gość. To jest tyle. Ale to jest ich dwóch. Proszę bardzo, to są magowie ognia. Ewidentnie. Jest Vultus i jest uczeń, który wygląda jak 90% postaci tutaj. Okej, okay, niestety z tym pogadać no nie możemy za bardzo. Tam jest coś jeszcze i jest znowu Vultus. Dobra, zobaczmy Vultusa, pogadajmy. Powal magii. Niczego nie dotykaj. Spokojnie. Boże, głowa. Znowu ten. Nie jestem na tyle głupi, żeby bawić się przyrządami magii. To łącznie 3-4 modele twarzy. Rozsądnie. Niech no zgadnę. Które się łącznie pojawiają. Przysłała cię ta wiedźma. Okej, najpierw pogadajmy o reszcie rzeczy. Czym jest coś w pobliżu wody? Czym jest to coś że to czytam, nie powinienem. To pompa. Dzięki niej jaskinie są suche. A przynajmniej suchsze niż bagno. Przeklęty szlam kapie z sufitu. Okej. Vilana uwzięła się na ciebie? Ta jędza nie pojmuje magii. Natomiast ja tak. Czyli ona jest wiedźmą, tak? Zdziwiła mnie obecność kobiety wśród magów. Ona jest magiem, ale nie badaczką. Nic nowego nie wie, nic nowego nie robi. Nie ma tu czego szukać. Gilana jest czarodziejką? Nie rozwścieczyło to bogów? Nie jesteś stąd, prawda? W Setari od setek lat istnieją czarodziejki. Może Gilana to dla nas kara boska? A ty jesteś badaczem? Jestem. Magia się zmienia. Stworzę coś nowego i pokażę tym starym piernikom na górze. Nowa magia? Czy się wysadzi wcześniej? W ciągu ostatnich kilku lat magia uległa przemianie i nie mogło się to stać bez powodu. Zamierzam wywrócić do góry nogami wszystko, w co wierzą ci głupcy. Dwie rzeczy są takie. Zauważcie, co jest fajnego w tym wszystkim. Że wychodzi na to, iż jakby bazowo w wieży, która była przynajmniej na wyspie tego naszego bohatera, tak? A zakładam, że też i w całej Myrtanie, tam wierzono, że kobiety nie mogą zostać magami, bo inaczej mieć to obraz dla bogów. Tutaj było wręcz przeciwnie, czyli wychodzi na to, że... No nie chcę powiedzieć, że feminizm tutaj zadziałał, hehe, bo ktoś sobie zaraz zrobi głupie śmieszki. Ale chodzi o to, że jakby zauważcie, że to w ogóle nie miało znaczenia, tak? Czyli chodzi na to, że nawet w zależności od regionu wiara to jest w gotiku inna, co mnie cieszy.
W sensie nie tyle wiara w Boga jednego, tylko ogólna wiara w tę trójcę, tak, która tam jest. To jest fajne, mi się to podoba. No i dwa, to, że magia uległa przemianie, tak? To się już stało dużo wcześniej. Jeszcze w Gothiku trójce, gdzie no tam cała magia poszła się walić przez Xardasa. No i potem Bezi ją po części może przewrócił, nie wiem, chyba nie. Bo ostatecznie ją po prostu jakby no zlikwidował, tak? Ale teoretycznie no ona nadal jest w postaci swojej i tak dalej, no. Ciężko jest jakby ogarnąć tę kwestię magii, ale możliwe, że właśnie powstaje coś nowego zupełnie teraz. Może właśnie bogów już po prostu nie ma i teraz po prostu jest jakaś inna magia, coś innego się stało. Chociaż to jest niemożliwe, bo wtedy przestałby istnieć Bezi, który jest wybrańcem, w sensie jest awatarem Adanosa, tak? Teoretycznie. Gdyby z bogowie zniknęli, może po prostu tracili swoje moce, ale w takim razie Bezi nadal ma. On jest awatarem tylko wyłącznie. Nie wiem, jakby to jest bardzo ciężkie do ogarnięcia moim mózgiem aktualnie. Nie o tej godzinie, jest u mnie prawie 11, jestem po ciężkim dniu, tak więc no. Dlaczego tkwisz w tej zatęchłej dziurze? Tutaj mogę pracować bez przeszkód. Ci na górze przez cały dzień popierdują w stołki. Ja jestem jedynym prawdziwym badaczem. Czyli wyrzucili cię tutaj? Nie, sam o to poprosiłem Merdariona. Ci ograniczeni głupcy działają mi na nerwy. Okej. Przysłała mnie tu Gilana. Mam ci przekazać, że po kolejnym wybuchu wylądujesz w bagnie. Bez obaw, zakończyłem eksperyment. Co? Moja misja dobiegła końca? Żadnych przysług? Żadnej walki? Świetnie. Zatem kolejna wizyta u wielkiego mistrza Merdariona. Merdariona? Gilana na to nie zezwoli. Będzie po prostu naciągać cię na kolejne przysługi. To tyle. Czemu mnie to nie dziwi? Mogę ci pomóc zostać członkiem Tushu. Dostęp do wyposażenia i takie tam. Ale chcę czegoś w zamian. Zapłaty. Czego chcesz? Czego chcesz? Mów. Czego potrzebujesz? Słomkowego kapelusza. Ubiegli mnie orkowie. Potrzebuję go. Bezwarunkowo. Kapelusz. Cały mój czas chcesz zmarnować? A czego oczekiwałeś? Księżniczki? Jeśli nie chcesz złota, znajdę innego naiwniaka. Ty to wiesz, jak namówić człowieka do pomocy. Potrzebujesz mnie. Ta wiedźma nie dopuści cię do Merdariona. Okej, znajdę go dla ciebie. Znajdę dla ciebie ten słomkowy kapelusz. Gdzie mam szukać? W niewielkich ruinach. Mieszka tam paru wygnanych orków. Idź na południe do mostu, a następnie za pochodniami na południowy zachód. Czemu ten kapelusz jest taki ważny? Przekonasz się! No ja też jestem szczerze ciekaw. Oczekiwany kapelusz czeka nagroda, no cóż. Chciałbym jednak zobaczyć tę tutaj całą jaskinię do końca. Wszyscy ciekawości, ponieważ tutaj coś widziałem takiego w wodzie. Jestem ciekaw, o co z tym chodzi. Widzicie ten kryształ? Ten tutaj. Wybaczcie, skorzystam z kuszy. Z ciekawości czystej. Widzicie? A, okej, okay, to jest już ściana, tak. Zapomniałem o tym. Ja nie zbiorę tego bełtu z powrotem. A jestem ciekaw, o co z tym wszystkim chodzi, jak to będzie wyglądało potem. Co się tutaj stanie, bo coś czuję, że to jeszcze nie jest wszystko. Niemniej, wracamy stąd, to była cała misja, wow, hura. Znaczy no, jeszcze oczywiście mamy cały czas kwestię kapelusza słomkowego. Nie wiem, dlaczego wydawało mi się, że go zebrałem. Jakoś gdzieś mi coś takiego w mózgu się działo. Dobrze, ale idziemy, moi drodzy, wychodzimy. Oczywiście musieliśmy się zablokować o korzenie. I co, no i co dalej? Nie wiem, może ona nam jeszcze zleci coś, no jakby ja będę robił misję, tak, bo to jest X, bo to są levele i tak dalej. Pani koleżanko. Nie tak. Tak. I co? Co ci powiedział ten łachudra? Vultus nie będzie ci już przeszkadzał. Od jakiegoś czasu rzeczywiście jest podejrzanie cicho. Czy to znaczy, że pozwolisz mi zobaczyć się z Merdarionem? Nie. Nie. Jedynie członkowie Bractwa Tushu mogą rozmawiać z Wielkim Mistrzem. Wykiwałaś mnie! Nie. Mam prawo przyjąć cię do naszego grona, jeśli udowodnisz, że na to zasługujesz. Czego ode mnie chcesz? Ktoś przeprowadzał eksperymenty na bagiennych zębaczach. Jeden z zębaczy uciekł, a miał na sobie magiczną obrożę, która mogłaby zdemaskować jej właściciela. Rozumiem. Mam więc dyskretnie pozbyć się i zębacza, i obroży. Nie zupełnie.
Jest mi obojętne, co zrobisz ze zwierzęciem. Natomiast obroże przynieś mnie. Wynagrodzę cię za trud. Zdobędę dla ciebie obroże. Gdzie znajdę tego zębacza? Według mojego ucznia ukrywa się w jaskini na zachodzie Moczarów. Na północ od jaskiń goblinów. Możliwe, że inne okazy też tam mieszkają. Ale wyglądasz na wystarczająco silnego. A jeśli nie jestem? Cóż, nie byłaby to dla tuszu wielka strata. O jest, za resting bitch face po prostu. Też jej głos, on się bardzo zmienia, gdzieś to są takie chrypliwe, ale bardzo mi się ogółem podoba, w sensie jest taki fajny, przyjemny. To jest taki resting bitch face totalny u niej. Czym jest zębacz? To duża, dwunożna jaszczurka. Dobra, to nie jest ważne. Akurat wiemy, czym jest zębacz w miarę. Weź się słowo w miarę. Tam w ogóle jeszcze coś na nas czeka, zauważcie, zaraz po wyjściu. Przyszy nam, że jest jakaś misja. Tutaj dosłownie na dole. U tego pana. Jakkolwiek się on nazywał. Boran, o właśnie. Cały czas się mylę i klikam LPM-a, wybaczcie. Ej, to moja torba! Zgadza się, w środku widnieje twoje imię. Ktoś mi ją ukradł! Ty? Ja? Nie, znalazłem ją na bagnach. Ile mi zapłacisz za jej zwrot? Dostaniesz w zamian złoto. Pani nam powie, że ej, brakuje moich dokumentów czy coś. Co masz ciekawego? A tak, to był jego sklep, wybaczcie. Dobrze, możesz wziąć torbę. Popatrzmy. Hej, jest pusta! Zapomnij o złocie. Umowa dotyczyła torby. Znowu się zaczęło ścinać. Torbę dostałeś. Nie wiem dlaczego. Jesteśmy kwita. Czekaj, zapłacę ci dwa razy tyle, jeśli przyniesiesz mi jej zawartość. A co było w torbie? Nordmarska starka. Trunek wysokiej jakości. Niezwykle pożądany tu na bagnach. Zdobędę nordmarską starkę. Do zrobienia. Okej, zobaczmy w takim razie, moi drodzy. Tutaj mamy kolejną misję kłopotliwą. Znaczy nie, to jest cały czas kontynuacja tej misji. Dobra, to chodźmy tam jakby. No by nie. Cały czas jeszcze będziemy musieli tak w tę stronę pójść, więc to mnie akurat nie boli. I potem będziemy łazili po jaskiniach, więc... Będę miał ochotę umrzeć pewnie. Więc ja od razu odpalę przyspieszonko nasze kochane. Bo ono jest mega przydatne moim zdaniem. Oczywiście jak widzicie w budynkach biegamy dużo wolniej, tak więc lepiej je omijać. Wbrew pozorom nawet to ominięcie może być szybsze. Chodźmy tego pana, który tutaj znowu leją z tego pomostu. W sumie tutaj mi się nie dziwię. Tylko szkoda, że tej kobiety stoją zaraz przy nich, nie? No ale w sumie to jest średniowiecze, więc pewnie mieli wywalone. Znaczy, pseudo średniowiecze, tak? Dobrze, nie mniej. Gdzie to jest? To jest pan, kolega, Neos. To on, jemu oddaliśmy wtedy tę torbę, czy nie? Nie wydaje mi się. Nie, chociaż tak, musieliśmy. Poszukiwacz przygód! Nie? Ach wie, jest me, no właśnie, coś mi się tak nie podobało, że to na pewno nie on. Tutaj jest ten pan. Pomimo tego, że... Właśnie jak mówię, są dwie, trzy chyba twarz... Dwa do czterech modeli twarzy jest, które są wykorzystywane u postaci NPC-ów. W sensie męskich. Szefie, to ty? Co za niespodzianka! No, przyjacielu, dawaj nordmarską starkę. Natychmiast! Co? Oszalałeś? Ukradłeś nordmarską starkę Boranowi. Oddawaj! Szefie, przecież się umawialiśmy! Mam powiedzieć o tym Leborasowi? Nie zrobisz tego, łajdaku? Zabiję cię! Chyba sobie inaczej pogadamy. Bang, bang, bang. No ten pan raczej z nami jakiś szans nie ma, patrzę na jego uzbrojenie, tak? Nawet nam nic nie zrobił. Tygot. Chodź pogadać. Szefie, dość! Litości! Podoba mi się ten voice actor. Pogadajmy jeszcze o nordmarskiej starce. Szefie, przepraszam, poważnie. Oto butelki. Zgoda. Jesteśmy kwita. No proszę bardzo, nie że zarobiliśmy, to jeszcze mu pierdzie spuściliśmy, tak? Dobra. Wracamy z piątką. Biegniemy szybciutko z powrotem tamtego pana Borana. Bądź pozdrowiony. A ty poniżony czy coś, nie wiem, nieważne. Lecimy do Borana, tak jak mówię, oddałem mu te butelki. Ja wiem, że się strasznie kręcimy w kółko aktualnie, ale nic lepszego za bardzo zrobić nie możemy. Też jak widzicie, to wszystko, cały ten teren jest dosyć sporawy. W sensie cały ten teren, całe to obejście wokół drzewa jest dosyć sporawe. Ja już po prostu chyba mogłem przejść przez środek, czyż nie? Nie pomyślałem o tym, a powinienem był. Ewidentnie. Niemniej,
idziemy do niego, oddajemy mu to i lecimy na kolejne misje. Po prostu lecimy w dzicz nareszcie, bo za długo już tutaj spędzamy. Witam. Znaczy, za dużo czasu już tutaj spędziliśmy. Masz moją nordmarską starkę? Tak, oto ona. Proszę bardzo. Dobra robota! Twoje złoto. Okej, tyle. Tada! 1200 i ja pierniczę, dobra. Teraz nam nieźle płacą za to. Tylko, że nam się to raczej na dużo nie przyda. Tak jak mówię, wydaje mi się, że już jesteśmy blisko końcówki gry. Tak więc, no. Właśnie, aż tam... A zobaczmy, czy ja mogę w ogóle tutaj na górę wejść. Czy nas coś powstrzyma. O, patrzcie, tu ktoś jest. O, nowicjusz. To jest uczeń. O! Przepraszam, czyli tutaj można było jeszcze wejść. Tutaj? I on powiedział, o, nowicjusz, że to jest obcy? Przyjrzał się mi pewnie do tego, że nie mam szaty, kappa. Znaczy nie, oczywiście tutaj tak nie działa tej... O! Tylko zrażniętego szkła. Oczywiście tutaj tak nie działa, tutaj jest dużo więcej postaci, które... Znaczy tutaj nie ma właśnie postaci, które reagują... Nie, reagują na naszą zbroję, ale chyba nie aż tak. Tak to jest, mak ognia po prostu zwykły, okej. O, nowicjusz. Czemu mnie każdy nazywa nowicjuszem, wytyfy. Dobrze, na razie sprawdźmy jeszcze sobie to miejsce. To jest jakaś biblioteka. Mag wody. Podoba mi się to, że tutaj magowie wszyscy żyją obok siebie, tak? Jakby są w stanie się akceptować. To jest fajne. I ten zawsze był taki potulny i tak dalej, że trzeba się łączyć i tak dalej. Bardzo dobrze moim zdaniem. To jest. Palamus. Ars Magica. Co tam było? Strzały z czegoś tam? Strzały z... Osy błotnej. Proszę bardzo, ciekawe. No i tutaj mamy tego Kalamusa, czy jak mu tam inaczej, Lamusa. Kalamusa, no dobrze mówiłem, że Lamusa. Dobrze, pogadajmy z nim. Muszę się zobaczyć z Merdarionem. Wielki mistrz Merdarion przebywa obecnie w sanktuarium. Jak mogę się dostać do sanktuarium? Nie możesz, jesteś obcym. Jedynie członkowie Bractwa Tuszu mogą przekroczyć te drzwi. Ci ze świecącymi runami? Dokładnie tak. Jak sądzisz, kiedy Merdarion stąd wyjdzie? To wie jedynie sam Wielki Mistrz. W porządku. Jak mogę zostać członkiem Bractwa? O tym, kto dostąpi takiego zaszczytu, decyduje Gilana, strażniczka korzeni. Okej. O co chodzi z Vultusem i Gilaną? Vultus i Gilana nie zgadzają się w pewnych sprawach naukowych. Jakich? Znacznie różnią się ich poglądy dotyczące badań nad sztuką tajemną. Gilana uparcie dąży do zgłębienia wiedzy pradawnych. Sądzi, że eksperymenty Vultusa to dzieci nada. Niech zgadnę. Vultus twierdzi coś wręcz przeciwnego. Dokładnie tak. On uważa, że magia nie będzie się rozwijać, jeśli cały czas będziemy patrzeć w przeszłość. A kto według ciebie ma rację? Vultus czy Gilana? Oboje. Ciekawe. Czyli Vultus skazał się na pobyt w piwnicy przez kłótnię z Gilaną? Sądzę, że Gilana to uknuła. Część magów miała już serdecznie dość ich sprzeczek, szczególnie odkąd zaczęli przeszkadzać sobie nawzajem w pracy. Miało to zły wpływ na wszystkich. A ty co o tym sądzisz? Dopóki trzymają się z dala od mojej biblioteki, ich kłótnie nawet mnie bawią. No cóż, typowo. Też jak sobie mam, czasami. No się wiecie, jak się dwóch youtuberów kłóci na przykład, to jest tak... sprawa, nie? Przynajmniej śmiesznie. Jak mnie zaczyna to dotyczyć, to dopiero się wtedy tym interesuje. Nie żebym w innych sprawach miał takie podejście, ale po prostu to jest jeden z takich przykładów zwykłych. Gdzie... No po prostu jakby mamy gdzieś to, co się dzieje, póki nas to nie dotyczy, no bo w sumie to nie nasza sprawa, tak? Nie będziemy się w czyjeś życie wcinać. To jest skrzynka? Nie, a to jest słomiany materac. O, artefakt Beliara gdzieś tu widzę. O, tu jest, proszę bardzo. Czwarta czaszka, dobrze mi idzie. Kappa, i tutaj mamy maga cienia. Ciekawe, że oni są nazwani... A już wiem, jak się nazywali ci na Warancie. Czarni magowie. Dlatego mi się tak coś kojarzyło. Czyli oni są teraz magami cienia, chociaż wydaje mi się, że czarni magowie brzmi lepiej. Tutaj w ogóle coś też jest, z tego co widzę, bo myślę, że coś świeci. No proszę bardzo, posążek Innosa. No patrzcie, ja bym przeoczył. W ogóle w tej chacie chyba ostatecznie nie byłem. To wychodzi. Dobra, tutaj nic więcej nie ma, tak dobrze patrząc. No co, moi drodzy, schodzimy w takim razie biegiem. Tam jak widzieliście, była taka świecąca runa, która nam pewnie zablokowała wejście do Merdariona i ona zniknie później. Wyjdźmy tędy, bo tędy chyba będzie, jak się nie mylę, to będzie tędy właśnie. Wyjście w miejsce, w które chcę wyjść rzeczywiście. Tutaj? Wybaczcie, ale moje plecy dzisiaj umierają. Jest strasznie gorąco w ogóle, cały się poce.
Aha, świetnie, brawo ja. Lemeczka, dwa razy. Strasznie się pocy, jest gorąco, po prostu nie da się niemalże nagrywać, ale i tak nagrywam, bo mam jakieś lepsze zajęcie, nie za bardzo, przynajmniej nie w nocy. Więc no. Znaczy, mógłbym spać na przykład, ale po co to komu, nie? Po co to komu, komu to potrzebne? Sen? Pf. Dobrze, zbierzmy co nieco, ja muszę troszkę bardziej mówić do mikrofonu z tego co widzę. Znaczy, nie jest chyba źle z moim dźwiękiem, ale wolę mimo wszystko pilnować tego, żeby jednak dało się mnie w miarę słyszeć. Jeszcze widziałem chyba do zebrania, ale może mi się wydawało. Chcę zrobić tak, aby przejść przez to miejsce i dojść do miejsca, w którym mnie jeszcze nie było. Patrz, tutaj są jakieś beczki, inne pierdółki. Jest sieć też, którą musimy zebrać, z tego co pamiętam. No właśnie, 6 na 12. Szkoda tylko, że mało co jest tutaj pokazane. Tam są, widzę, że znowu osy chyba bagienne. No i co, idziemy chyba do przodu, tak? Tutaj jest jakaś część bagien, której w ogóle nie zwiedziłem. A jest ona dosyć, wygląda ona dosyć ciekawie, tak? Czy nie mogę tego użyć w porządku? To właśnie niebieskie te pochodnie, tak, o których mówiłem, że a nóż widać są zrobione, to nie miałoby sensu, tak jak mówię, jakby były zrobione z magicznej rudy, bo to byłaby, przecież strata rudy to było strasznie idiotyczne. Chyba, że nagle coś się zmieniło, jeśli chodzi o rudę. Tam są to pielce, to na razie nie. Pójdziemy tam oczywiście też, ale na razie jeszcze chciałbym zwiedzić ten fragment mapy. Po prostu, który nam został. No i nic specjalnego się szczerząc, póki tutaj nie dzieje. Jak tak patrzę. Po prostu od taki zwykły fragment mapy, gdzie jeszcze nas nie było. O! A tam są jakieś fajne ruiny. Okej, okay, jednak tutaj może być ciekawiej niż myślałem. Hop, oj. Nie da ci tak bardzo łatwo trafiać, rybki. Tyk, dziękuję, żegnam. Tych os błotnych oczywiście będzie można potem zrobić sobie strzały, tak? Ponieważ teraz znaleźliśmy ten schemat na to. Tam jest więcej os błotnych. Szczerze mówiąc, tutaj mówię, najpierw chciałbym obejrzeć cały ten obszar, dopiero potem pójść do tej świątyni, która tam jest. Myślę, że w kolejnym odcinku jeszcze będziemy łazili tutaj dosyć sporo. Po tym terenie, obszarze. Oj, to jest ich dużo, bo widzę, że jeszcze 4 zostały. Ała, oj. Lepiej się nie dać trafić za bardzo. Teraz, w sensie, jak dostanę jeden hit, to będzie się trzeba leczyć, tak? Jest ta jedna, tutaj jest. Pyk. I lecimy z nią. O właśnie, widzicie, jak oberwałem. Teraz trzeba uważać. Dobra, wyleczony. Nie wiem, czy potrzebnie, czy nie, ale wolałem nie ryzykować po prostu mojego życia. O, przerwałem jej ten silny atak, to miłe. Dobra, poszło. I tyle. Tutaj przynajmniej w miarę sensownie schodzi ta muzyka bitewna, w sensie dużo szybciej niż w Gothiku, na przykład trzecim, tak? Właśnie, bo to może być ciekawostka dla was. Jakiś czas temu, dawno temu. Dla osób, które są na Discordzie, no to wiedzą kiedy, bo jakby tam jestem troszkę bardziej na bieżąco niż na YouTubie. W sensie z jakimikolwiek informacjami, tak? Czy to są informacje ze społeczności, ała, zabolało. Trzeba było się, kurczę, wyleczyć tym bandażem w międzyczasie. Wracając do YouTube'a. Udało mi się odpalić Gothica 3 The Beginning, ale powiem wam szczerze, że po pierwsze, emulator, którego używam, jest totalnie amatorskim emulatorem, zrobionym przez fanów. W sensie to jest emulator dla telefonów, tak? Różnego rodzaju i różnego typu. Przypomnę tylko, że nie każda gra działała na każdym telefonie, jak kiedyś przynajmniej. Wszystkie były oczywiście pisane w Javie, ale trzeba było symulować różne środowiska. Tak więc ten emulator, który posiadam, ma aktualnie pewną bazę telefonów, które powiedzmy emuluje, tak? Środowisk, które emuluje. No i tego nie odpalimy sobie jak Minecrafta, tak sobie na komputerze, tak? Więc potrzebny jest on. I powiem wam tak, sterowanie tam to jest jakaś masakra po prostu. Szczerze mówiąc, to jest naprawdę masochizm. Więc nie wiem, czy będę to nagrywał jeszcze, w sensie nie wiem po prostu jak to będzie, tak? Czy w ogóle OBS to przechwyci i tak dalej. Powiem wam tak, im starsza jest gra, tym gorzej dla mnie, bo naprawdę jest to dużo ciężej nagrywania. Jest dużo ciężej, to tak samo jest z konsolami, tak jakbym chciał coś na przykład nagrać wyobraźcie sobie z PS1, no to będzie naprawdę ciężkie.
Bo trzeba mieć odpowiednią przechwytywarkę, trzeba mieć odpowiedni telewizor z odpowiednimi wejściami. Ja na przykład telewizora w ogóle nie mam. Po prostu nie oglądam telewizji zupełnie. Od lat, naprawdę. Od lat nie oglądam telewizji i po prostu posiadanie telewizora jest dla mnie zbędne. Więc trzeba byłoby mieć odpowiedni telewizor. Niekoniecznie CRT, mogłoby być nawet telewizor plazmowy czy płaski jakiś. LCD. Czy nawet LEDówka. Tyle by miał wejście odpowiednie, tak? I tutaj, aha, to musi być w podziemiach, bo zobaczcie, tutaj widzicie, tutaj powinno coś być, a to jest ewidentnie w podziemiach. Dobra, wracając do tematu. No to nagrywanie na przykład z tego byłoby ciężkie co najmniej. Fajnie, że się w ogóle nie wyleczyłem i już się na mnie to piec rzuciły, to niedobrze. Chociaż chyba z topiecami nie, z topiecami też było ciężko, jak dobrze pamiętam. Chyba, że to są zwykłe topiece, nie pamiętam, czekajcie. Z czym było tak ciężko? Z zębaczami chyba, jak dobrze pamiętam. Z topiecami nie było aż tak źle walczyć, chociaż też parę razy padłem. Fuck, oj niedobrze. Okej. Tak, oberwałem. Okej. Uff, było blisko. Jakbym oberwał, to pewnie by się dla mnie to źle skończyło. A na razie nie ma źle. Jesteśmy w całkiem niezłej kondycji, jeśli chodzi o w sumie wszystkie przedmioty. Tutaj wszystko już w miarę chyba jest wybite, jakby, tak jak mówię, nie, to jest jedyna mapa, na której naprawdę nie będzie mi się chciało wszystkiego wybijać, bawić z tym. Niemniej, mamy 30 minut już, ale ja bym chciał jeszcze przebiec się troszeczkę bardziej tutaj na północ, zobaczyć jeszcze ruiny, tak wiecie, z zewnątrz, żeby się przekonać, co tam się może znajdować, tak, bo kto wie, może coś fajnego. O, właśnie, tego nie chciałem, tego się bałem, chyba, że nie zapisałem chyba, fuck, no właśnie, dziabnął mnie, skubaniec. Fak, znowu mnie dziabnął. Kolejny. Tak. Leć dziabnąć tylko. Fak. Właśnie. Fak. Fak, niedobrze. Ryczka. Dobra, udało mi się uciec jakoś, ale chyba mi tak działa. Fak. No moi drodzy, ja się z wami widzę w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Widzimy się już za 2 dni. Do zobaczenia i na razie.